Dobra, co my tu mamy? Prezencik przyjechał dzisiaj. O ile to jest ten prezencik, który zamówiłem i w jakim jest stanie i co z tym będę robił. Nie wiem, dlaczego ten silnik kupiłem, ale myślę, że się przyda i wam, i mi na przyszłość. Także na pewno go będę rozbierał. Będę musiał zdecydować, co zostaje, co mogę użyć. Na pewno użyję alternatora z mojego 2,5, na pewno użyję tego rozrusznika, na pewno wezmę sobie pompę wody, którą niedawno wymieniałem, na pewno wezmę sobie napinacze, które wymieniałem, kompresor klimatyzacji na pewno zostaje, bo tam jest dobrze, nic się nie dzieje. Dwumas na pewno będzie zabrany, gdyż ten silnik rzekomo jest automatem, co widać tutaj. Tutaj nie ma dwumasa, tu jest automatu, także jest dobrze. Być może nie był katowany ten silnik. Być może ma te 90 tysięcy mil przejechane, tak jak mówił sprzedawca. I być może jest z 2004 roku, tak jak mówił sprzedawca. I być może jest to 3 litrówka, jak mówił sprzedawca. Zobaczymy. Dobra panowie, także zróbmy ten mój słynny test na palec i już wam mogę powiedzieć, że nawet jeżeli ten samochód pali jakiś olej, to jest nic w porównaniu do tego, co miałem w moim 2,5, gdy jak zrobiłem wymaz tutaj wydechu, po prostu była masakra. Tutaj jest w miarę, można powiedzieć, zajebiście. Ale co mnie najbardziej interesuje w tym silniku, to jest numer na bloku, który jest prawdopodobnie z drugiej strony. O ile go zobaczę. Cholera. No nic, ale to jest 3 litrówka, nie zobaczę numeru, ale to jest 3 litrówka, bo poznaję po puszce, która idzie do regulacji klapki wydechu, także na moje oko to jest 3 litry. Druga sprawa, wydech, grubość wydechu, do lotu, plus rozmiar disy jest dosyć szeroka. Jest dosyć szeroka i rozmiar tej tutaj rury, no niestety nie zaopatrzyli mnie w przepływomierz, to jest lipa, bo w 2,5 i w 2,2 jest inny. Także, no niestety. Przepływomierz, ale tyle co wam powiem, jak samochód jest używany, ma swój przebieg, nie ma się co szczypać, tylko ten przepływomierz jednak trzeba wymienić, one sobie padają i tyle. Niestety obcięli. No i kolejny dowód na to, że to jest 3 litrówka, kolor, ten fioletowy kolor wtryskiwacza, prawda? W 2,5 i 2,2 są czarne, tu są fioletowe. Także muszę powiedzieć, że na razie jestem happy z tego. Z tego wszystkiego. No i kolejny dowód na to, że to jest 3 litrówka. Nie wiadomo z którego roku, ale tutaj ten dodatkowy naciąg, on jest w 3 litrówkach po to, że no jednak samochód, znaczy silnik ma większy moment obrotowy i żeby docisnąć jeszcze bardziej ten pasek, dali dodatkowe tutaj kółko, kolejny wydatek. No i oczywiście wentylator. Nie wiem, czy będę używał tego wentylatora, zobaczymy, jak to się da obejść, bo mam w swoim, mam elektryczny, tam widać wyciek
podstawy filtra, ale to jest nic. To mnie tam najmniej martwi. Jest okej. Vanos nawet nie jest za bardzo skorodowany. Praktycznie Vanos mogę przetransportować, jeżeli będę chciał, ze swojej, bo jest ogarnięty. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest jeszcze kompresor do klimy. Blok tutaj wygląda ok. Brakuje kilku szpilek. To trzeba będzie zamówić. Te nie wyglądają źle. Sondy Lambda będą na pewno z mojej, razem z wydechem. Także tym się w ogóle nie przejmuję. Jedynie co mnie interesuje, to jakie tutaj są cewki. I tutaj mamy dowodzik na to, że sprzedawca był dosyć uczciwy, bo mówił, że to jest 2004 rok. I tu mamy nowe cewki, w sensie nowy styl cewek. Wchodzą do środka. Wcześniej mieliśmy takie, prawda? Na górze. Także to jest stary typ, to jest nowy typ. Także jestem z tego zadowolony, nie będę musiał się bawić, bo chciałem ogólnie przerzucić pokrywę moją z 2,5 razem z wiązką, ale widać, że nie będę musiał tego robić. Zostawię tak, jak jest. Także jest spoko. Niestety nie da się zobaczyć, co jest w środku, bo tu mamy zablokowany dostęp. Jest pokrywa plastikowa. Na razie jest spoko, no nie? Na pewno będę chciał wymieniać nowy termostat. Na pewno będę się chciał przyjrzeć popychaczom, wałkom rozrządu, no wiadomo, głowicy, wszystkiemu po kolei. Ale z tego, co widzę, jeżeli gościu twierdził, że to jest 2004 rok i ma rację, bo są, tak jak mówiłem, cewki nowe, nowego typu. Zobaczymy, czy popychacze są też nowego typu, tak jak mówiłem wcześniej o popychaczach i klekocie w moim samochodzie. Gdzieś tu mam, o, to jest popychacz nowego typu. Tutaj ten element środkowy, w środku tłoczek jest o wiele mniejszy, ma małą średnicę. I ja wiem chyba, dlaczego tak zrobili. Gdyż ostatnio zamieniałem, nie pokazywałem filmiku, bo to by było zbyt nudne. Zamieniałem 12 na 12 starych i 12 nowych. I jest ciszej. Starsze są cichsze. Ale te starsze są szersze, przez co niektóre były tak jakby zgniecione, były płaskie. Jedne były lekko wypukłe, a niektóre były już płaskie. Także to świadczy o tym, że większa średnica źle wpływa, gdy zawór wali o to w dół. Także być może dlatego to zrobili. Ogólnie nie ma dużej korozji na silniku. Nie był raczej grzebany. Odma jest w całości. Zobaczymy. Najważniejszy jest wał, tłoki oraz korbowody, bo to jest największa różnica między 2,5 a 3 litry. No i oczywiście dolot, wiadomo. Ale to mnie najbardziej interesuje. Chciałem kupić ogólnie same podzespoły i zrobić po prostu przerzutkę na moim silniku, ale cena tego jest praktycznie taka sama. No i tutaj dostałem silnik za 5,5 stówy razem z deliverką, czyli z dostawą do domu. Gościu przyjechał ładnie zapakowany na palecie, praktycznie z całym osprzętem. Ale to nie jest wszystko, żeby właśnie... O, tu coś leci już. Jakiś płyn. Dobra, pierwszyś to. To nie jest wszystko, żeby właśnie przerobić 2,5 na 3 litry do taki samochodzik. Musimy mieć jeszcze... Przydałoby się mieć szóstkę skrzynię. U mnie jest piątka. Aczkolwiek na początku produkcji były piątki i z tym nie ma problemu. Ale jeżeli chcielibyśmy super szóstkę plus do tego dyfer, no i inny wał, bo tam już są inne odległości między sobą. Tak samo półośki w 3 litrówce są wzmocnione. I tak samo komplet zacisków razem z tarczami i klockami, bo w 3 litrówce są większe. Także pomału, kiedyś może do tego dojdziemy. Na razie silnik, to jest najważniejsze. Gościu mówił, że lekko kapie na wydech i mówił prawdę.
Także tu jest chyba oryginalna uszczelka, z tego co widzę. Być może przebieg jest tak jak mówił, te 90 tysięcy mil, aczkolwiek oni zawsze piszą 90 tysięcy, bo to lepiej wygląda niż 100, no nie? Co tu mamy? M54E46 EV52, nie wiem co to znaczy. No nic, ale wygląda to na 3 litry, tak jak mówił. Także czym się najpierw zajmę? Ten odcinek na tym kończymy. Oględziny są potwierdzone, że na razie jest spoko. To nie znaczy, że będzie zajebiście, ale na tym zakończymy i pomału będziemy rozbierać. I co zrobimy? Co zrobimy? Zrobimy pomiar szczelności tego silnika, aczkolwiek na zimno, ale trochę wywodów wam zrobię na temat zimny ciepły i porównam do jednej dziwnej sytuacji, która się wydarzyła za oceanem na podstawie moich filmów. Także to by było na razie, trzymajcie się i do widzenia.